Pochwalony Jezus Chrystus, wstajemy na chwałę Bożą. Podnieś oczy i proś o Ducha Świętego, aby cały dzień był w Duchu Świętym, abyśmy żyli Jego mocą. Dzisiaj Jezus kontynuuje to, co było wczoraj. A to są bardzo trudne słowa, bo mówią o miłości nieprzyjaciół. Słyszeliście, że wam powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jakie to są trudne słowa, ale to jest nowe życie w Chrystusie. To jest możliwe tylko dzięki Niemu, żeby nie wobec tych, którzy nam źle czynią, być dobrym. To się wydaje niemożliwe. Tak nie funkcjonuje świat, ale to jest miłość Chrystusa, bo On kocha każdego człowieka i oddał życie za każdego człowieka. Jeżeli widzimy w sobie, a taka tendencja jest w Kościele, żeby wykluczać, zamykać drzwi, nie wpuszczać, mówić, że ten to już jest grzesznik, dlatego to wszystko jest nieewangeliczne, bo przecież on coś zrobił, to nie jest Ewangelia. Nawet jeżeli ktoś złamał jakieś śluby, przykazania, to mamy nasze serce mieć otwarte. I to jest miłość nieprzyjaciół. Może się okazać, że przyjaciel, który nam zrobił krzywdę, już nie będzie naszym przyjacielem. Ale to nie oznacza, że nie mamy go kochać. Miłujcie nieprzyjaciół. Mam go dalej kochać, nie mam się na niego gniewać. Możemy nie odbudować już tego, że będziemy coś razem robić. Ale nie jestem zwolniony z przebaczenia ani z miłości nieprzyjaciół, tych, którzy mnie skrzywdzili. Tam, gdzie bardzo boli, niezależnie co to było, Jezus nam to pokazuje na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie rozumieją, co czynią. Ci, którzy oddają życie w męczarniach za Chrystusa, podejmują decyzję o przebaczeniu temu, kto ich krzywdzi. I do tej drogi jesteśmy dzisiaj zaproszeni. Pomyślmy sobie o tym trochę. Czasy nie są spokojne. I potrzebujemy wolnego serca, żebyśmy byli cali w Chrystusie, nie tylko przez to, że to deklarujemy, ale że takie mamy serce. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mocni w Duchu nagrali 10 przykazań, bardzo konkretne odcinki do każdego przykazania i posłuchajmy teraz jednego z nich, które odpowiada do tego tekstu, które nam rozwinie teraz modlitewnie to, co możemy przeżywać dzisiaj w związku z tą Ewangelią. Zachęcam, żeby kliknąć i udostępnić też ten materiał na różnych grupach, na których jesteśmy. Do zobaczenia.